Zabiliśmy mamę, bo nie pozwalała mi wyjść na podwórko. Tak, 13-letni Jędrek wyjaśniał, dlaczego wraz ze swoim starszym bratem zamordowali matkę. Witam na podcaście Mrożące Krew i zapraszam na historię, która wydarzyła się w Polsce na końcu XX wieku. Pitbull, dla wielu najlepszy polski serial kryminalny. Zanim Patryk Wega rozpoczął masową produkcję filmów, które obrażają inteligencję widza, a których jedyna funkcja to szybkie zarabianie pieniędzy, brał udział w produkcji naprawdę solidnego serialu o tematyce kryminalnej. Sprawy, którymi zajmowali się główni bohaterowie, często inspirowane były prawdziwymi wydarzeniami. W jednym z odcinków komisarz Igor Rosłoń przesłuchuje młodego mężczyznę. Ten relacjonuje przebieg morderstwa, jakiego dokonał razem ze swoim młodszym bratem na swojej matce. Jest to jedna z najbardziej pamiętnych scen w całej produkcji. Jej makabryczność polega na połączeniu totalnego braku poczucia winy z groteskowymi dialogami z niewyobrażalną zbrodnią w tle. O ile oglądając serial można się uśmiechnąć, słuchając w jaki groteskowy sposób mężczyzna opowiada o zamordowaniu matki, o tyle zdając sobie sprawę z tego, że ta historia wydarzyła się naprawdę, powodów do śmiechu już nie ma. W aktach teczkę dotyczącą tej sprawy nazwano Rodzina Potwornickich. Dlatego też tak będę nazywał rodzinę, w której doszło do zdarzeń, o których opowiem. W domu przebywała ogromna liczba kotów, matka była ich miłośniczką. Przygarniała do mieszkania bezdomne koty, które wałęsały się po ulicach. Ta sytuacja była również powodem częstych konfliktów. Mnogość zwierząt była uciążliwa dla pozostałych domowników. Mieszkanie było niemałe, około 100 metrów kwadratowych. Jednak mając w świadomości, że mieszkało tam 7 osób, metraż wydaje się być mocno ograniczony. Prócz domowników w mieszkaniu znajdowały się 3 psy i kilkanaście kotów. Nawet członkowie rodziny nie byli pewni ich ilości. Możliwe, że było ich więcej niż 20. To z pewnością musiało powodować dyskomfort wśród mieszkańców. Teraz pokrótce przedstawię członków owej rodziny, która uznawana była za porządną i inteligencką. Ryszard, ojciec, był podpułkownikiem Wojska Polskiego. Iwona, matka, ukończyła szkołę wyższą na kierunku dziennikarstwo. Posiadali 5 dzieci, 2 synów i 3 córki. Kobieta zajęła się wychowaniem dzieci, a pensja Ryszarda nie wystarczała na ogromne potrzeby wielodzietnej rodziny. Mężczyzna postanowił spróbować swoich sił w handlu. Niestety nie radził sobie z tym zbyt dobrze. Zaczął inwestować pieniądze, które się nie zwracały. To pogłębiało i tak już ciężką sytuację finansową rodziny. Na początku roku 1999 stracił również pracę w wojsku. Od tego czasu zatrudniał się jako dozorca w jednej ze szkół. Z zewnątrz wszystko w ich rodzinie wyglądało normalnie. Z relacji sąsiada po latach wywnioskować można, że rodzina sprawiała wrażenie wysoce ułożonej i bezproblemowej. Ludzie z otoczenia uważali ich wręcz za rodzinę ponadprzeciętnie inteligentną. Wszyscy członkowie rodziny wyróżniali się wysokim ilorazem inteligencji. Wieczory spędzali na czytaniu wierszy i poezji. Mówiono, że do kolacji siadali czytając Freuda. Prócz tego grali na instrumentach, a tematy rozmów dalekie były od prostackich pogawędek. Z relacji Asi, jednej z córek Ryszarda i Iwony, wynika, że Janek, starszy z braci, miał żal do ojca. Miał mu za złe, że jest nieporadny życiowo i nic mu nie wychodzi. Drażniło go to, że jego ojciec niczym się nie wyróżnia. Uważał go za przeciętnego szaraczka, którym inni dyrygują, jak im się podoba, a sam nie potrafi załatwić niczego. W jego mniemaniu Ryszard marnował swój czas, a życie przeciekało mu przez palce. Janek miał z tym duży problem i odczuwał niechęć względem ojca. 2 miesiące przed wydarzeniami, o których opowiem, Janek zaczął rozpowiadać, że ojciec znęca się nad nim psychicznie. Swojemu jedynemu przyjacielowi, Dawidowi, skarżył się na ojca. Jednocześnie chwalił matkę za to, że stara się utrzymywać rodzinę na powierzchni, z czym ojciec sobie zupełnie nie radzi. Mówił także, że męczy go obecność wielu kotów w domu, a matka na ich wyżywienie wydaje pieniądze, których im i tak już brakuje. Przez 7 lat znajomości nigdy nie zaprosił przyjaciela do swojego mieszkania. Zdaniem Dawida, Janek wstydził się bałaganu, jaki tam panował. Przy tak dużej liczbie zwierząt nie sposób było utrzymać porządek. Właściwie nikt nie odwiedzał rodziny. Jak potem w zeznaniach stwierdził Ryszard, traktował swój dom jako własną twierdzę. Ojciec był mocno zdystansowany. Nie miał zażyłych relacji z żadnym z dzieci. Wracając do domu, chciał jedynie odpocząć po pracy. Włączał telewizor i odcinał się od problemów innych domowników.
Nie miał zbyt wielkiej wiedzy na temat tego, co dzieje się w domu. Nie interesowało go, gdzie są dzieci, jak spędzały wakacje, ani jak radzą sobie w szkole. W małżeństwie Iwony i Ryszarda również zaczęło dochodzić na tym tle do coraz większych różnic, z czego powstawały konflikty. W pewnym momencie żyli już jakby obok siebie. Kobieta miała swoich znajomych, z którymi się spotykała, a mężczyzna ten czas spędzał w inny sposób. Nie interesował się, gdzie jest jego żona i z kim się właściwie obecnie spotyka. W swoich późniejszych zeznaniach wykazuje się też bardzo małą wiedzą na temat kobiety, z którą dzielił życie od wielu lat. Nie był w stanie nawet powiedzieć, czym się interesowała Iwona. Wyrażał się o niej w niezbyt pochlebny sposób. Uważał, że była nadpobudliwa, wyolbrzymiała drobiazgi oraz za wszelką cenę starała się wzbudzać w nim poczucie winy. Twierdził, że był przez żonę molestowany psychicznie. Miał też spore zastrzeżenia co do sposobu wychowywania dzieci przez małżonkę. Twierdził, że rozpuszczała je i z byle powodu usprawiedliwiała nieobecność w szkole. Janek miał za sobą rok na Wydziale Historii. Zrezygnował, kiedy zaczął mieć kłopoty z kręgosłupem. Potem uczył się niemieckiego. Dostał pracę nauczyciela języka niemieckiego w szkole w Świdrze. Dawał też korepetycje. Na wiosnę rzucił pracę. Stwierdził, że bez sensu jest jeździć na 2 godziny lekcyjne do Świdra. Tak przynajmniej twierdził Dawid, jego przyjaciel. W maju Janek zapisał się na weekendowy kurs w Łodzi. Podobno poświęcony był psychotronice. Ponoć uczył się tam kontrolowania umysłów innych ludzi. Kilka razy opowiadał o tym Dawidowi, jednak ten puszczał opowieści mimo uszu. Nowe zainteresowanie pochłonęło Janka doszczętnie. Godzinami czytał książki poświęcone psychotronice. Uważał, że potrafi sprowadzić na każdego taki sen, jaki tylko będzie chciał. Przestał interesować się czymkolwiek innym. Zaczął medytować. Twierdził, że na ziemi są miejsca, w których koncentruje się energia ziemska. Nazywał takie miejsca czakramami. Twierdził, że w Warszawie jednym z takich czakramów jest pole mokotowskie. Zaczął tam uczęszczać i spędzać coraz więcej czasu. Siostrze tłumaczył, że w ten sposób jest w stanie kontrolować innych, wpływać na ich sny i decyzje. Wierzył w walkę aniołów i demonów, a on sam siebie widział zawsze po dobrej stronie. Jego zachowanie zaczęło wymykać się spod kontroli. Popadał w coraz większą paranoję, która z czasem zaczęła przeradzać się w obsesję. Kiedyś mama wróciła do domu potwornie zmęczona. Janek powiedział, że prześle jej energię. Ona z początku nic nie poczuła, potem zaczęło się jej kręcić w głowie. Janek zdziwił się, coś poszło nie tak. Wtedy zainteresowania Janka stawały się o ile fascynujące, o tyle jeszcze bardziej przerażające. Zwłaszcza niepokoić mogła pewność, z jaką o swoich mocach opowiadał chłopak. Według opowieści jednej z jego sióstr, miejsce miała wręcz niemożliwa do racjonalnego wytłumaczenia historia. Pewnego razu zadzwoniła do nich znajoma, która miała poważny problem i szukała pomocy. Wsiadła za kółko po alkoholu i w trakcie tej jazdy spowodowała wypadek. Uciekła z miejsca, licząc, że ujdzie jej to płazem. Jeden ze świadków wydarzenia musiał znać dziewczynę. Zamiast udać się na policję i zeznawać, kto spowodował wypadek, świadek postanowił szantażować sprawczynię, chcąc od niej pieniędzy w zamian za milczenie. Słysząc zdesperowaną koleżankę, Janek postanowił jej pomóc, jak najlepiej potrafił. Powiedział, że ześle na tę osobę sen i po nim na pewno się już odczepi. Następnego dnia zadzwoniła ta sama koleżanka. Powiedziała, że szantażysta zwrócił jej pieniądze, których wcześniej żądał. Przeprosił ją i obiecał, że przestanie już ją niepokoić. Od tego momentu siostra zaczęła bać się starszego brata. Osobiście bardzo sceptycznie podchodzę do tego typu rewelacji, ale przyznam, że niezależnie od mojej opinii, historia ta brzmi naprawdę intrygująco. Janek coraz częściej jeździł na spotkania, w których zagłębiał się w sztukę manipulacji. Jednocześnie z każdym powrotem oddalał się od rodziny. Stał się tajemniczy i zamknięty w sobie. Z czasem zaczął się robić coraz to bardziej rozdrażniony. Jego paranoja widocznie się pogłębiała. Zatracił się w swoim nowym świecie na tyle, że zaczął prowadzić walkę z pewną dziewczyną, o której twierdził, że zabiera mu energię. Wszystko, co mówił, zaczynało mieć coraz mniejszy sens. Posiadał pierścień, który miał go zabezpieczyć przed atakami ze strony dziewczyny, o której wspominał.
Pierścień ten był swego rodzaju artefaktem, który zdobyć można było w sklepikach związanych z nowym kultem, w świat którego zagłębiał się chłopak. Uważał on, że sygnet, który posiada, ma zbyt małą moc, ponieważ jest jedynie miedziany. Jego zdaniem potrzebował lepszego, by ochronić się przed atakami dziewczyny. Dostał od matki pieniądze na droższy i zatem lepszy pierścień, tym razem już zrobiony ze srebra. Po kolejnym powrocie z Łodzi pochwalił się, że dzięki niemu pokonał rywalkę. Oddał artefakt matce w ramach podziękowania. Obsesja Janka postępowała nadal. Snuł plany zostania bioenergoterapeutą. Na ścianie w pokoju zawiesił obrazek z oczami, które świdrująco wpatrywały się przed siebie. Uważam, że w tym momencie w głowach współdomowników powinna zapalić się czerwona lampka, która informować powinna o tym, że coś nie tak dzieje się w głowie ich syna i brata. Jednak postanowili zignorować fakt, że Janek zachowuje się już znacznie poza normą, licząc, że sytuacja sama się zmieni. W międzyczasie chłopak spotykał się z pewną dziewczyną, Anką. Ona traktowała go jedynie jako przyjaciela. Sama miała już chłopaka, ale on chciał czegoś więcej. Wyznał jej miłość, stał się nachalny. Kiedy Ania była pewnego razu na wakacjach ze swoim chłopakiem, Janek przyjechał do niej i próbował ją przekonać, by byli razem. Jednak nic nie wskórał. Od tego momentu jego zachowanie się zmieniło. Przestał dbać o higienę, chodził brudny w niewypranych, brudnych ciuchach. Zaczął się robić jeszcze bardziej agresywny. Pewnego razu Iwona z całą piątką dzieci wybrała się w góry na wypoczynek. Od tego wyjazdu zaczęła następować zmiana w zachowaniu młodszego syna, Jędrka. Do tej pory chłopak był bardzo żywiołowy. Łatwo dawał wyprowadzić się z równowagi. Gdy coś szło nie po jego myśli, krzyczał i tupał nogami. Po powrocie z wakacji, młodszy syn zmienił się o 180 stopni. Stał się opanowany i chłodny. Emanował spokojem, co było do niego zupełnie niepodobne. Cały czas spędzał ze starszym bratem. Janek zamontował w drzwiach od pokoju zamek i zaczęli się w nim obaj zamykać. Przedtem Jędrek miał bardzo dobry kontakt ze swoją siostrą Asią. Po powrocie z gór przestał z nią w ogóle rozmawiać. Obaj bracia stali się wrogo nastawieni do matki, a rodzinę uważali za jej stronników, zatem względem nich również byli nieufni. 28 sierpnia wieczorem bracia, dzierżąc w dłoniach metalowe rurki, weszli do salonu, gdzie ojciec oglądał telewizję. Wymusili na ojcu, by się wyprowadził z domu. Stwierdzili, że minionej nocy Ryszard zaatakował Jędrka. Zarzucali mu, że jest demonem wysysającym energię z pozostałych domowników. Przestraszony zabrał torbę i zamieszkał w swojej stróżówce w szkole. Jeżeli wcześniej mówiłem o czerwonej lampce, to teraz już powinna zawieść syrena alarmująca, że trzeba działać natychmiast, bo za chwilę dojdzie do tragedii. Jednak rodzina pogodziła się z odejściem ojca i nadal żyła w iluzji, że jakoś to będzie. Poradnia przemocy w rodzinie, do której zgłosił się Ryszard, poleciła wyprowadzkę, by nie zaogniać i tak już napiętej sytuacji. Jednak czy to było dobre rozwiązanie? Nie do końca się z tym zgadzam. Było to tylko przesunięcie godziny wybuchu bomby, której od eksplozji dzieliło już naprawdę niewiele. 1 września bracia pojechali do Świdra, by wyegzekwować od ojca pieniądze, które był dłużny Jankowi. Prócz tego żądali od niego zwrotu pożyczki, którą zaciągnęła u syna Iwona. Tym samym chcieli od niego 800 zł, będąc szczerze przekonanymi, że te pieniądze im się należą. Użyli względem niego przemocy. Ojciec nie chciał niczego dawać synom, jednak w starciu ze znającym podstawy karate Jankiem nie miał szans. Poobijany pojechał wypłacić pieniądze i wręczył synom. Jednak to nie był koniec prześladowania Ryszarda. 3 dni później chłopacy wrócili do dyżurki ojca i postanowili wymusić na nim oddanie swojej karty do bankomatu. Wtedy jednak udało mu się uciec. Wiedział, że gdy wróci, synowie będą na niego czekać i tym razem nie uda mu się obronić. Poprosił zatem o pomoc w obronie 2 znajomych Ukraińców. Udało uniknąć się pobicia, jednak synowie odeszli z tym, co chcieli. Janek próbował wymusić oddanie karty przez ojca przy użyciu klapki na muchy.
Jędrek wyposażony był w sekator. Sądzę, że użycie łapki na muchy pokazuje, jak bardzo oderwany od świata w tym momencie był starszy z braci. Gdy Janek został zapytany przez siostrę, dlaczego uważa, że ojciec jest demonem, opowiedział, jak do tego doszedł. Twierdził, że wprowadził się w hipnozę, jednak nie potrafił się cofnąć w czasie dalej niż do okresu, kiedy miał 1,5 roku. Wydedukował, że powodem tej niemocy jest to, że ojciec molestował go seksualnie i umysł blokuje wspomnienia z tego okresu. Tylko osoba o skłonnościach paranoicznych mogła dojść do tak absurdalnych wniosków na podstawie hipnozy. To oczywiście jest tylko moje zdanie. Od tego czasu Jędrek zaczął mieć coraz większe problemy ze szkołą. Coraz rzadziej się w niej pojawiał i miał z tego powodu zaległości. Dochodziło na tym tle do kłótni między Iwoną a Jankiem, którego obarczała za ten stan rzeczy. Matka próbowała poprawić te bardzo niezdrowe relacje z synami. W tym celu poprosiła o pomoc w sprawie psychologa. Zaprosiła go do domu i miał być on mediatorem między synami a matką. Cała rodzina odbyła 1,5-godzinną rozmowę, w której mieli wyjaśnić sobie wszystkie nieporozumienia, o które dochodzi do kłótni. W trakcie rozmów Jędrek wspominał, że był molestowany psychicznie, a wszystkiemu winny jest słaby i niezdolny do utrzymania rodziny ojciec. Nastawiony był na oczernianie ojca i tylko w nim dopatrywał się winy. Nie wspomniał ani słowem o tym, jak zachowują się on z bratem względem matki oraz ojca. Janek natomiast robił wyrzuty matce, że wtrąca się w jego sprawy i nie szanuje jego prywatności, wchodząc co jakiś czas do jego pokoju bez pytania. Psycholog zauważył silną pozycję, jaką w rodzinie ma starszy z synów. Nikt nie potrafił mu się przeciwstawić. Nikt też nie próbował nawet negować jego stanowiska w tej rozmowie. Trzymał kontrolę nad przebiegiem terapii. W trakcie spotkania Janek się rozkręcał i podawał coraz to więcej faktów, które uznać można za szokujące. Twierdził, że cała rodzina ma go za wariata, ale tak naprawdę to oni wszyscy są nienormalni. Potem powiedział, że cała rodzina go nienawidzi, a matka chciała mieć wpływ na wszystkie decyzje, jakie podejmuje. Uważał, że chciała nawet wybierać mu partnerki. Potem wyrzucił jej, że pamięta, jak chodziła przy nim nago, kiedy był mały. Rozmowa zaogniała się coraz bardziej. Janek zaproponował, że wybierze się z młodszym bratem na tydzień do Zakopanego, a potem Jędrek zacznie chodzić znów regularnie do szkoły. Matka głośno zaprotestowała, nie wierząc w dobre intencje starszego syna. Rozwścieczony Janek poszedł do swojego pokoju, w którym zamknął się na klucz i nie chciał nikomu otworzyć. Po jakimś czasie, gdy wszyscy zdążyli już nieco ochłonąć, wyszedł z pokoju, by kontynuować rozmowę. Ustalono kompromis. Janek miał znaleźć sobie pracę, wyprowadzić się z domu. Ale przedtem może wyjechać na tydzień do Zakopanego z Jędrykiem, tak jak chciał. Rodzina liczyła, że w tym czasie chłopak ochłonie i będzie miał czas na przemyślenie swojego dotychczasowego zachowania. Tutaj interwencja psychologa się skończyła. Po spotkaniu wszyscy twierdzili, że wyciągnęli wnioski i postarają się naprawić zepsute od dawna relacje rodzinne. Iwona wieczoru tego samego dnia przyznała jednej z córek, że nie jest pewna, czy intencje Janka są szczere i miała wątpliwości co do tego wyjazdu. Później już po makabrycznych wydarzeniach psycholog, który został zaproszony do domu, opisał swoje wrażenia z tej wizyty. Znał już wcześniej Iwonę. I obraz, jaki zastał w domu, zupełnie nie pasował do schludnej i ułożonej kobiety, którą znał. Bałagan i unoszący się nieprzyjemny zapach wręcz wprawiły go w osłupienie. Były to warunki, które mogły być bardzo ciężkie do zaakceptowania przez domowników. Kilka dni po wizycie psychologa, jeden z kotów przebywających w mieszkaniu zachorował. Janek twierdził, że potrafi pomóc zwierzakowi. Powiedział matce, że nie musi się obawiać i kotek na pewno przeżyje. Był to jej ulubiony kot. Jednak kolejny dzień przyniósł jedną z wielu kłótni między matką i synem. Znów poszło o to, że Jędrek nie chodzi do szkoły. Po kłótni poszedł jak zwykle do swojego pokoju, w którym się zamknął. Godzinę później kot zdechł na rękach Iwony. Chwilę później Jędrek wyszedł ze swojego pokoju i z szyderczym uśmiechem zwrócił się do matki. I co, nie żyje kotek?
Kolejnego dnia zabrał do swojego pokoju innego kota i zamknął go w środku. Zwierzak usilnie starał się opuścić pokój i nieustannie miauczał, chcąc wyjść. Na apel matki o wypuszczenie go, syn odparł, że kot jest jego i jest to kot, który chroni go przed demonami. Przy kolacji zaznaczył wyraźnie, że jeżeli kotu stanie się jakaś krzywda, to taki sam los spotka Iwonę. Sytuacja była już ekstremalnie niebezpieczna. Młody mężczyzna, który ewidentnie zaczął tracić zmysły, był cały nabuzowany, żywił nienawiść do matki. Do tego zaczął jej jawnie grozić. Sądzę, że rodzicielska miłość zaślepiła Iwonę, która nie zareagowała odpowiednio na sytuację i postanowiła dalszy przebieg wydarzeń pozostawić losowi. Przyszedł czas wyjazdu braci do Zakopanego. Janek poprosił Dawida o to, by zaopiekował się jego kotem do czasu, gdy wrócą. Przyjaciel nie był zachwycony tym pomysłem i ostrzegał, że kot może uciec z działki, na której mieszka. Janek postanowił mimo wszystko zostawić zwierzę u przyjaciela. Dawid zwrócił uwagę, że w trakcie spotkania, gdy bracia przyjechali oddać kota, Jędrek wpatrywał się w Janka niczym w obraz. Nie odrywał od niego wzroku, jak zahipnotyzowany. W czasie, gdy chłopcy przebywali w Zakopanem, zgodnie z przewidywaniami Dawida, kot uciekł. Janek, gdy dowiedział się o tym w rozmowie z przyjacielem, nie czynił mu żadnych wyrzutów. Odpowiedział jedynie: aha, po czym się rozłączył bez słowa. Braciom zabrakło pieniędzy na bilet powrotny do Warszawy. W tym celu zadzwonili do domu z prośbą o pomoc. Matka poleciła im zakup biletu na kredyt. Janek powiedział, że właśnie ucieka im pociąg, po czym się rozłączył. Bracia zdecydowali się pojechać do Krakowa. Potem twierdzili, że ktoś ukradł im namiot, a także, że spotkali satanistów, z których wypędzali szatana. Nie ma pewności, o której godzinie wrócili do domu. Jedna z sióstr mówi tylko, że gdy się obudziła o godzinie 11, 29 września, obaj byli już w pokoju Janka. W ten sposób dochodzimy do dnia zbrodni, o której chcę wam opowiedzieć. 29 września, rok 1999. W mieszkaniu Potwornickich dochodzi do makabrycznej zbrodni. Wewnątrz znajdują się Janek, Jędrzej i ich matka. Prócz nich w mieszkaniu były również ich trzy siostry. Grała głośna muzyka. Nikt nie słyszał niczego podejrzanego. Janek wołał matkę, by przyszła do jego pokoju. Gdy ta się pojawiła, zapytała chłopców, o co im chodzi. Wtedy Jędrek, jak potem zeznał, zauważył fałszywy uśmiech na twarzy Iwony. Zza pleców kobiety wyłania się Janek, który skrada się z nożem w ręku. Zbliża się i dźga nim w gardło matkę. Ta odruchowo stara się bronić, zrzuca z siebie starszego syna. Wtedy młodszy ją przytrzymuje, a Janek zadaje ciosy matce w gardło. Następnie wbija ostrze w twarz. Po chwili z Iwony uchodzi życie. Tak wydarzenia z tego dnia opisywał młodszy z braci. Janek złapał ją od tyłu i nożem poderżnął jej gardło. Potem przewrócił mamę na ziemię. Ja stałem przed nią. Mama chciała wyrwać chyba Jankowi nóż. Ja usiadłem na jej nogach. Wtedy, gdy mama rzuciła się, wbił jej nóż w oko. Dalsza część zeznań Jędrka była na tyle drastyczna, że nie została dopuszczona do publikacji. Pierwotnie chcieli użyć wiertarki do zamordowania matki. Nie potrafili jednak jej znaleźć, dlatego zmuszeni byli do użycia innej metody pozbawienia jej życia. Potem okazało się, że wiertarkę zabrał ojciec na swoją działkę. Sławomir Opala, oficer operacyjny Wydziału Zabójstw, na którym później wzorowali się twórcy serialu Pitbull, tworząc postać Despero, przeprowadził przesłuchanie braci. Zszokowany był spokojem, z jakim obaj opowiadali o zbrodni. Tym, z jakim wyrachowaniem potraktowali zwłoki matki. Niepojęte jest to, że 13-latek pomagał w odcinaniu głowy. Zapytany potem o powody tak makabrycznego pozbawienia życia matki, powiedział: mama była dla mnie niedobra. Byłem nieszczęśliwy, czułem się odrzucony, gorszy, inny. Mama mi to sugerowała, nie mówiła mi tego wprost, ale ja to czułem. Brat mówił mi, że ona też go tak traktuje.
Nie chcieliśmy, by mama właziła nam do pokoju. Ona wchodziła do nas w nocy i krzyczała, kazała gasić światło. Matka nas nie rozumiała. Po dokonaniu morderstwa, obaj udają się na dworzec centralny. Tam, jakby nigdy nic, grają na automatach. W ten sposób odprężają się po emocjach, jakie im towarzyszyły tego ranka. Sprzedali również biżuterię matki, by mieć pieniądze na rozrywkę. Po powrocie postanowili schować zwłoki matki w szafie. Jednak okazało się, że nie było w niej na tyle miejsca, by się zmieściła w całości. Wtedy zdecydowali się na odcięcie głowy od ciała zamordowanej wcześniej matki. 13-letni Jędrek ochoczo brał udział w makabrycznym procesie rozczłonkowywania martwego ciała swojej matki. Po wszystkim, bez skrupułów, poszli spać, udając przed rodziną, że nic się nie stało. Potem, jakby nigdy nic, żyli dalej, udając, że nie mają pojęcia, gdzie znajduje się ich rodzicielka. Kolejnego dnia, zapytani o to, czy wiedzą, gdzie znajduje się ich matka, odpowiedzieli, że poprzedniego dnia się z nią pokłócili i pewnie wyjechała, chcąc odpocząć od nich. Reszta rodziny, zaniepokojona nieobecnością matki, zaczyna dzwonić po znajomych w celu uzyskania jakiejkolwiek informacji. Sprawa zostaje zgłoszona na policję, jednak z początku nie udało się nic ustalić. Policjanci szukali punktu zaczepienia, od którego mogliby rozpocząć poszukiwanie kobiety. Janek i Jędrek nie starają się nawet sprawiać pozorów, że zależy im na losie matki. Starszy z synów narzeka wręcz, że z tego powodu pojawiło się tyle niepotrzebnych kłopotów, co stało się dla niego bardzo uciążliwe. W jednym z kolejnych dni bracia zamykają się od wewnątrz w mieszkaniu i nie chcą nikogo wpuścić. Najprawdopodobniej w tym czasie szukają czegoś, być może pieniędzy. Po dłuższym czasie upominania się siostry i ojca o wpuszczenie do środka, Janek w końcu otwiera drzwi. 3 października mija 5 dni od zamordowania Iwony. W pokoju, w którym leży ciało, zaczyna coraz bardziej śmierdzieć. Jednak poza pokojem nie można póki co nic wyczuć. Asia postanawia zaprosić do mieszkania kolejny raz psychologa, z którym odbyli spotkanie wcześniej. Niepokoi się o Jędrka. Ma nadzieję, że kolejna rozmowa pomoże przemówić młodszemu bratu do rozumu. Psycholog ma pojawić się o 16:00, jednak obaj bracia nie zjawili się na umówiony termin. Asia dzwoni do Janka, jednak ten przeprasza i mówi, że nie będzie mógł się zjawić, po czym się rozłącza. Tego dnia starszy z braci pożyczył od sąsiadki pieniądze. Janek i Jędrek znikają. Wyjeżdżają do Broku nad Bugiem. Wykupują pobyt na 3 tygodnie z góry. Znają to miejsce, ponieważ byli tam w sierpniu z matką i siostrami. Po 3 dniach ich wizerunki ukazują się w gazetach. Są poszukiwani przez policję. 5 października do domu Potwornickich przychodzi dzielnicowy w celu ustalenia przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do zaginięcia 3 osób z jednej rodziny w ciągu kilku dni. W trakcie przeszukania w domu nie natrafia na nic, co naprowadziłoby go na jakiś trop. Pozostaje tylko jedno pomieszczenie, do którego dostęp był uniemożliwiony. Pokój 2 braci, którzy zaginęli. Drzwi były zamknięte na klucz. Policjant zdaje sobie sprawę z tego, że pomieszczenie może skrywać tajemnicę, która się kryje za wydarzeniami z ostatnich dni. Prosi ojca rodziny o wyważenie drzwi. Po dostaniu się do środka, wszystkich uderzył odór wydobywający się z wnętrza. W pokoju panował bałagan. Wszędzie walały się ubrania, a podłoga roiła się od papierków i innych śmieci. Na stole leżały gnijące już resztki jedzenia. Z szafy wyciekała jakaś ciecz koloru brunatnego. Ojciec bez namysłu wziął ścierkę i zaczął ją wycierać. Dopiero potem otworzyli szafę, w której znajdowały się 2 foliowe torby. Jedna większa, druga mniejsza. To, co znajdowało się w środku, już do końca życia pozostanie w pamięci bliskich, którzy byli w pokoju w tym momencie. Po otwarciu toreb okazało się, że wewnątrz małej znajdowała się głowa poszukiwanej matki. W dużej była reszta ciała. Rodzina podejrzewała, że za morderstwem stać mogła sekta i brali pod uwagę, że może być ona również odpowiedzialna za zniknięcie chłopców. Wszyscy domownicy zabrani zostali na komendę w celu złożenia zeznań. Policjanci, którzy przeprowadzali przesłuchanie, zwrócili uwagę na specyficzny ton, w jakim wypowiadali się członkowie rodziny. Ich wypowiedzi o dopiero co zmarłej matce były nadzwyczaj chłodne i rzeczowe.
Nie towarzyszyły im emocje, które są charakterystyczne w sytuacji, gdy traci się kogoś bliskiego. 7 października jeden z gości hotelu w zdjęciach z telewizji rozpoznał 2 chłopaków, którzy przebywali na terenie hotelu, w którym się zatrzymał. Zadzwonił na policję. O godzinie 14 pod hotel przyjeżdżają 3 radiowozy. Pukają do jednego z pokojów. Drzwi otwiera im Janek. Jest jeszcze w piżamie. Najprawdopodobniej dopiero co się obudził. W tym czasie młodszy z braci bierze prysznic. Jędrka i Janka zatrzymano, a w pokoju zabezpieczono dowód w postaci noża. Widniały na nim jeszcze plamy krwi i wony. Już w radiowozie przyznali się do zamordowania matki. Zatrważające jest to, z jakim spokojem o tym mówili. 13-letni Jędrek beznamiętnie powiedział: zabiliśmy mamę, bo nie pozwalała mi wychodzić na podwórko. Nie wyglądali na zbyt przejętych, że zostali złapani. Sprawiali wrażenie, jakby nie do końca zdawali sobie sprawę z konsekwencji. Jeszcze w radiowozie rozmawiają o tym, że gdy to wszystko się skończy, pograją sobie na automatach, by się zrelaksować. Jędrek powiedział później, jak czuł się w momencie schwytania przez policję. Czułem ulgę, że mam to za sobą, że to już koniec tej męczarni. Asia do końca nie mogła uwierzyć, że to tak naprawdę jej bracia zamordowali matkę. Próbowała jakoś racjonalizować to, co się wydarzyło. Próbowała usprawiedliwiać braci. Podejrzewała, że to musiał być jakiś wypadek. Przecież zna Jędrka i Janka i nie byliby w stanie zrobić czegoś takiego. Sąsiedzi składający zeznania w tej sprawie przyznali, że są w szoku, że w mieszkaniu obok doszło do tak makabrycznej zbrodni. Uważali oni, że była to normalna rodzina. Chłopcy byli uczynni i mili dla sąsiadów. Sprawcy, zapytani potem przez śledczych, dlaczego zamordowali matkę, powiedzieli, że ich nie rozumiała. Narzucała im wolę i nie pozwalała im robić tego, co chcą. Zmuszała Jędrka, by chodził do szkoły i chciała decydować, co może robić, a czego nie. Janek wypominał też, że matka dała im za mało pieniędzy na wyjazd do Zakopanego, przez co nie mieli za co wrócić do domu. Janek zgrywał bardzo pewnego siebie. Gdy po przesłuchaniu jeden z reporterów zapytał go, dlaczego zabił, on nonszalancko odbił piłeczkę, pytając się, od kiedy są na ty. Jędrek krótko skwitował, mówiąc, że nie chcieli zadawać cierpienia matce, a zrobili to, co musieli i pozbawili ją życia jak najszybciej, by się nie męczyła. Janek przez biegłych został zdiagnozowany jako osoba cierpiąca na schizofrenię. Nie trafił do więzienia. Do dziś pozostaje zamknięty w oddziale psychiatrycznym. W 2016 roku dziennikarz TVN dotarł do szpitala, w którym przebywa. Jednak Janek nie miał zamiaru rozmawiać o zbrodni, której dopuścił się w 1999 roku. Jędrek nie trafił za kratki. Przez rok był pod obserwacją psychiatryczną. Dzisiaj przebywa za granicą, gdzie rozpoczął nowe życie i założył własną rodzinę. Ryszard zgodził się na rozmowę po latach. Przyznał, że utrzymuje kontakt z synami. Twierdzi, że oboje bardzo żałowali tego, co zrobili. W 2010 roku powstał film, który dość wiernie przedstawia historię, o której dziś wam opowiedziałem. Jego tytuł to Matka Teresa od kotów. Reżyserem jest Paweł Sala. Osobiście nie jestem fanem tego dzieła. Denerwuje mnie odwrotna narracja, którą zastosowali twórcy. Chronologia w filmie jest odwrócona, czyli akcja rozgrywa się od samego końca. Moim zdaniem w ten sposób film stracił napięcie. Dużo bardziej wciągnął mnie opis prawdziwej historii. Niestety nie byłem w stanie znaleźć żadnych zdjęć do sprawy, więc w miniaturce posłużyłem się zdjęciem z tego właśnie filmu. I to już wszystko, co chciałem dziś wam przekazać w tej sprawie. Zastanawia mnie, czy Jędrek, który będąc jeszcze dzieckiem, dokonując tak makabrycznej zbrodni, dziś jest w stanie zupełnie odciąć się od tej historii i żyć normalnym życiem. Co wy sądzicie o tej zbrodni? Słyszeliście o wydarzeniach dzisiejszego odcinka? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie tego, jak prowadzę kanał, chętnie je poznam. Chciałbym poprawiać jakość swoich odcinków, a z waszą pomocą będę wiedział, co trzeba poprawić. Jest jakaś historia, o której chcielibyście usłyszeć? Również dajcie znać. Przypominam również, że możecie słuchać mnie na Spotify,
A na Facebooku i Instagramie staram się zawsze wcześniej podać informacje, o czym będzie najbliższy odcinek. Wrzucam tam też zdjęcia dotyczące odcinków. Skoro mnie słuchacie, zakładam, że jesteście fanami kryminalnych historii. Jeżeli wam ciągle jest ich mało i mało, polecam obserwować na Facebooku profil True Crime Poland, gdzie każdego dnia publikowane są odcinki wykonawców z polskiego True Crime. Podrzucę wam link w opisie. A ja dziękuję wam za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia za tydzień.